Kobieta charyzmatyczna 2018. Pod takim tytułem w Konstancinie pod Warszawą odbyła się konferencja, podczas której panie dzieliły się swoimi doświadczeniami i wymieniały poglądami. No oczywiście, ja mogę się dzielić, ale również zabieram coś dla siebie, ponieważ też dowiaduję się o różnych innych możliwościach dbania o urodę i o swoje własne zdrowie. Jak widać, jest wielu tutaj fantastycznych ekspertów, którzy po prostu jakby pomagają nam zrozumieć mechanizmy, które gdzieś tam funkcjonują w życiu i łatwiej przez to my możemy po prostu dbać o nasze zdrowie w łatwiejszy sposób, tak? Bardziej po prostu naciskiem na zupełnie inne elementy niż do tej pory robiliśmy. Także ja dbam o swoje zdrowie, chętnie się z tym dzielę, ale również chętnie też uczę się od innych, jak to robić. Kobieta charyzmatyczna chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi kobietami. Bywa dla innych liderem i mentorem, ale sama także uczy się od innych. Jaka jeszcze jest kobieta charyzmatyczna? Pełne energii, pozytywnej energii, kobiety przedsiębiorcze, kobiety zaradne życiowo. Można długo by opisywać je przymiotnikami, epitetami pozytywnymi, które jednak są kobietami i ludźmi. Czasami mają upadki, zamieniają jakieś problemy, po prostu wyzwania, pokonują je, zdobywając doświadczenie, a tą wiedzę wykorzystują do tego, żeby i jeszcze lepiej się rozwijać i żeby pomagać innym. Podczas konferencji odbyły się 3 panele dyskusyjne. Do udziału w pierwszym zaproszono zarówno panie zarządzające małymi firmami, jak i dużymi korporacjami, ale też pracujące w samorządach. Rozmawiano o różnych stylach zarządzania, o tym, jakim szefem jest kobieta, oraz zastanawiano się, czy kobieca intuicja bywa przydatna w zarządzaniu. Kolejny panel poświęcony był zdrowiu i urodzie. Zastanawiano się, jak zdobyć klucz do zdrowia i urody i co tak naprawdę oznacza zdrowy tryb życia. Trzeci panel poświęcony był współpracy kobiet z innymi kobietami. Podczas konferencji było zarówno coś dla ciała, jak i dla ducha. Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie tytułów Kobieta Charyzmatyczna 2018. Laureatki wyłoniła kapituła złożona z przedstawicieli partnerów przedsięwzięcia, redaktorów magazynu Why Story i kobiet nagrodzonych podczas poprzedniej edycji programu. Tytuły przyznano w kilku kategoriach. Jedną z laureatek była założycielka i pomysłodawczyni popularnych dla najmłodszych zabawek. Zabawek, które powstały trochę z przypadku, a dziś są jednymi z najpopularniejszych przytulanek dla najmłodszych. Z życia pomysł. To się mówi, potrzeba jest matką wynalazków i tak samo było w przypadku Szumisiu. Szumis wziął się po prostu z potrzeby młodej mamy. Mój synek teraz już dzisiaj 9-letni. Szam zasypiał przy suszarce, bardzo lubił i uspokajał go szum suszarki. A my z mężem spędzaliśmy całe noce z suszarką nad łóżeczkiem Antosia i tak po prostu któreś nocy przyszedł mi do głowy pomysł, już taka wymęczona siedziałam z suszarką nad Antosiem, przyszedł mi do głowy pomysł, kurczę, jakby ktoś schował ten szum do misia, można było zostawić przy synku i sobie spokojnie wyjść, synek by spał, a my mielibyśmy chwilę dla siebie. No i tak pomysł na szumisia. W gronie laureatek tytułu Kobieta Charyzmatyczna znalazło się wiele pań z całej Polski, reprezentujących różnorodne dziedziny życia. Wszystkie łączy jedno. Mają pasje i marzenia, które zamieniają w plany i urzeczywistniają. Są kreatywne, dobrze wykształcone, przedsiębiorcze i zaradne życiowo. Potrafią dzielić się swoją wiedzą i dobrą energią. Napotykają na wiele wyzwań, zawsze jednak idą do przodu.